bagażem maszynowym. Nie, to grzyb. Ale to z naszej strony, że? Nie, to jest drzewo. Nie, to jest drzewo. To jest atak. Ale rzeczywiście. Uuu. Ale to już bardzo zostało zaatakowane drzewo. No ale tak, mamy tak. Cały prawie system korzeniowy odsłonięty tego świerka. Na pewno nie udajesz. Nie. Cały system korzeniowy odsłonięty, więc odcięty od przynajmniej 50%, jak nie więcej, dostawy wody i składników odżywczych. Scharatane są korzenie, więc to też nie wpływa jakoś fajnie. Coś było robione takiego, że został tutaj przejechany. Pewnie przy budowie tej drogi po prostu. Został przejechany i powstała blizna. Teraz jak się to dotknie, to drewno jest tutaj martwe. I ono jest w środku całkiem martwe. On już będzie spróchniały całkiem w środku. I ale to po całości wtedy? To znaczy, nie powiem na 100%, że do samej góry, ale w znacznej części, bo to już sporo czasu minęło. I teraz to, że drzewa mają coś takiego, że one od zewnątrz są żywe, no to nie jest dla nas, nie, dendrochronologów, żebyśmy sobie mogli je pobadać, tylko oczywiście one same mają w ten sposób, że jak odcinają tą środkową część, to one na zewnątrz żyją. To, co drzewo próbowało zrobić, zasklepić. I ponieważ to jest iglak, no to na pewno wyprodukował bardzo dużo żywicy w pierwszej kolejności. Wyprodukował dużo garbników i zmniejszył szerokości przyrostów rocznych z innych stron po to, żeby móc nadbudować je od tej strony i zamknąć. I drzewa zamykają takie blizny całkowicie. Jak my na przykład badaliśmy odpadanie, ze studentką, z którą współpracowałam, za nią zielonką w Tatrach, to jak wierciliśmy w drzewach i na zewnątrz była blizna, okazywało się, że w środku są jeszcze 3 następne blizny. Drzewo po prostu dało radę zabliźnić. I o co to chodziło? Chodziło o to wtedy w Tatrach, że jak uderzone było głazem jakimś, no to jak jest zniszczona kora i zniszczone jest kambium, to momentalnie działa to w ten sposób, że drzewo stara się zasklepić. I tutaj mamy przykład żywego drzewa, które stara się zasklepić. Ono w dalszym ciągu próbuje to zrobić. Możliwe jest, że po iluś latach, no tutaj będzie oczywiście grubsze, jeżeli wytrzyma atak jeszcze dodatkowo tej pleśni, to zostanie nam tylko taki paseczek i z dwóch stron. No to jest w środku drzewo w ogóle jest martwe cały czas, czy ono jest się martwe. Tam pozamienia? Nie, jest martwe. No bo skąd są te zielone w ogóle przyrosty w tym roku? Z tego. Zewnętrzna część jest żywa. To tak jak można zobaczyć, nie wiem, bardzo często widać wierzby albo dęby jakieś stare, które po prostu są żywe, drzewa, a tak naprawdę w środku są puste. Nie? To przecież była ta akcja taka przy ścieżkach turystycznych w parkach narodowych. Wycinania tych drzew, które mają blizny i wygląda, że są w środku puste. Czy widać było, że w środku puste. Bzdura jakaś po prostu, bo drzewo jest silne na zewnątrz. Ono nie musi mieć wcale tego w środku. W środku ono nie transportuje już nic. Ono po prostu tylko ma funkcję mechaniczną w tym momencie, nie? Więc no jest mocniejsze na pewno w momencie, kiedy ten środek, ale ono się wzmacnia tutaj od zewnątrz, tak jak rośnie, nie? Czyli ono już nie produkuje tego drewna, tylko jakby skupia się na tej korze, jakby tej zewnętrznej części. Nie, 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 nie. Tu w tej części jest i kora, i jest drewno. A, okej. Okay. Jest kora i drewno. I w ogóle drzewa, jak rosną, to one mają dwie takie strefy. Już mówiliśmy o słojach. To teraz mają dwie strefy. Mają biel i twardziel. Biel to jest zawsze kilkanaście przyrostów rocznych zewnętrznych. I to są te przyrosty roczne, którymi odbywa się transport składników, którymi odbywa się transport wody. To jest ta żywa część. Ta, która jest twardzielą, jak sama nazwa wskazuje, ma pełnić funkcję tylko trzymającą, tylko mechaniczną. I ona już nie transportuje, ona już jest martwa. Jakbyśmy to odwiercili, to po pierwsze byśmy utknęli tutaj świdrem, bo byśmy pewnie wywiercili takie wióry ze środka. Bo ta jeszcze część jeszcze w miarę się trzyma,
ale tam pewnie w środku jest już całkiem zniszczone to drzewo. No i jeżeli chodzi o właśnie takie blizny, to to jest kolejna rzecz, którą wykorzystuje się w badaniach dendrogeomorfologicznych. Jeżeli są takie blizny na pniu, na gałęziach, na korzeniach, to możemy powiedzieć kiedy. Bo tu normalnie wykształcane są przyrosty roczne. Czyli jakbyśmy się tutaj wwiercili, to możemy policzyć, ile jest tych przyrostów rocznych. Może być zaskakująco dużo tutaj tych przyrostów rocznych. Ile jest tych przyrostów rocznych do miejsca, gdzie czy kiedy powstała blizna. Czyli możesz się dowiedzieć, kiedy było zaatakowane to drzewo, czy tam uszkodzone? Tak. Aha, okay. Tak. I to można się dowiedzieć z punktu widzenia geomorfologicznego, z punktu widzenia związanego ze szkodnikami, z pracami jakimiś leśnymi, z, nie wiem, wiatrołomy, może być na przykład, nie wiem, ruch wydm, mogą być jakieś nad rzekami, jakieś odsłonięcia, takie, które są też pouszkadzane, korzenie czy pnie. Też można powiedzieć, kiedy były jakieś większe powodzie, które niosły głazy i te głazy szorowały o ten. Można też lawiny. O, na przykład lawiny mają także, są uszkodzenia też na gałęziach. Nie? Są też powychylane drzewa, ale są też, czyli tak jak na osuwisku, to wychylenie, to drewno reakcyjne, to tak samo można badać, kiedy były lawiny. Kiedy były lawiny, jaki był zasięg, to w krajach alpejskich. No taka Szwajcaria, no to przoduje w tym. Oni po prostu te mapy, które mają wyznaczone schodzących lawin, czy jakichś spływów, czy osuwisk, to mają właśnie z analiz drzew. W Pirenejach zresztą też to robią. Więc no miałam taką mapę. Akurat z rejonu z Ticino, z tej włoskiej części, więc rzeczywiście wszystko jest i to jest na podstawie rzeczywiście wieloletnich badań dendro. Dobra, poszukamy, bo jest coś też tam ciekawego, jak wyjdziemy. Tam kawałek. Tam kawałek.